Chrystus się narodził. Witajcie siostry i bracia w Chrystusie w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia we Wrocławiu, w Kościele Opatrzności Bożej. Boże Narodzenie to piękne i radosne święto. Nie bez powodu jest umiejscowione w tym samym okresie, co wiele innych świąt różnych religii, w czasie, gdy w końcu nocy przestaje przybywać, gdy każdego dnia jest trochę więcej światła. Światłość, ubywanie mroku symbolizują życie, spokój, nadzieję. To wszystko, co dobre dla ludzi. Mimo tej pięknej symboliki, łatwo święta Bożego Narodzenia, wybaczcie, że posłużę się językiem Gombrowicza, upupić, czyli zinfantylizować, zamienić w ckliwą historyjkę o małym dzieciątku. A pokusa do zamiany opowieści o narodzeniu Chrystusa w pocztówkowy obrazek może być bardzo silna, bo tak przemieniona opowieść staje się rozbrojona, pozbawiona ładunku zdolnego wstrząsnąć życiem. Ale to oznacza, że nie może również życia odmienić, a powinna, bo Bóg wkracza w świat. I nasza sytuacja przez to ulega całkowitej zmianie. Bo widzicie, mamy coś wspólnego. Wszyscy próbujemy nadać znaczenie naszym dniom. Bez względu na twoje poglądy, twój wiek, płeć, orientację seksualną, sytuację finansową, ty też próbujesz to zrobić. I tak jak wszyscy inni, jesteś osobą ograniczoną przez nasze ludzkie uwarunkowania, przez naszą biologiczność, przez to, w jakiej sytuacji społecznej się znajdujesz, przez swoją śmiertelność. Jesteś unikalną osobą, która w ramach tych wszystkich rzeczy, choć dzieli wiele z innymi ludźmi, jest niepowtarzalna. A jednocześnie wszyscy potrzebujemy relacji, aby odkryć, na czym ta nasza niepowtarzalność polega. Potrzebujemy drugiego człowieka. Potrzebujemy stanąć naprzeciw drugiej osoby, aby odkryć, jacy jesteśmy, co nas cieszy, jakie mamy poczucie humoru, co nas martwi, co odpycha. Dlatego jesteśmy jakby pomiędzy dwoma żywiołami. Jeden z nich to pragnienie indywidualności, odkrywanie swojej odrębności i tożsamości, a drugi to poszukiwanie relacji, jedności z kimś, kogo uznamy za partnera. Te żywioły są sprzecznościami i żeby je połączyć, musimy sięgnąć poza to, co nas ogranicza. Jak? Poprzez doświadczenie Bożej obecności. Boga, który jest ponad wszystko i wkracza w świat. I dzisiejsze wersety z Biblią na co dzień pokazują, w jaki sposób można doświadczyć tej obecności. Pierwszy z nich zapisany jest w 5 Księdze Mojżeszowej, w 13 rozdziale, 1 wersecie. Mojżesz powiedział: wszystko, co ja wam powiedziałem, starannie wypełniajcie. Nic do tego nie będziesz dodawał, ani niczego od tego nie ujmiesz. Izraelici odczuwali Bożą obecność poprzez przymierze, które było oparte na przestrzeganiu konkretnych przepisów. One oddzielały to, co nieczyste, od tego, co święte, co pozwalało mieć udział w Bożej, wykraczającej poza ludzkie granice świętości. I w ten sposób pogodzone były te dwa żywioły, potrzeba indywidualności, ponieważ przepisy miały konkretny, praktyczny wymiar w życiu każdej osoby i relacji, bo przepisy były metodą opisania więzi, jakie łączyły lud wybrany i Boga. Takie podejście oznacza jednak, że to litera przepisu staje się fundamentem odczuwania Bożej obecności. I łatwo zapomnieć, że przepisy są środkiem do osiągnięcia celu, a nie celem samym w sobie. Czego przykładem w Nowym Testamencie są faryzeusze. Przepisy, zamiast
porządkować relacje między ludźmi, mogły te relacje przytłaczać. Dlatego drugi werset pokazuje nam kolejny krok na drodze do odczuwania Bożej obecności. I zapisany jest w pierwszym liście Jana, w 3 rozdziale, 23 wersecie. To jest przykazanie Jego, abyśmy wierzyli w imię Syna Jego, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie. Zamiast przepisu zasadą staje się miłość. Miłość w relacji wiary do Chrystusa. Ale miłość ma być nakierowana na wszystko, co jest wokół nas, bo miłość najlepiej łączy pragnienie indywidualności i potrzebę jedności. Kochać może tylko ktoś świadomy swojej indywidualności, a poprzez miłość wyraża pragnienie jedności, wykroczenia poza swoje granice. Dlatego właśnie Bóg wkraczający w świat zmienia wszystko, bo wkracza jako miłość, jako bezbronny, jako biedny, po to, aby poświęcić się na krzyżu. Miłość, czyli nastawienie na to, co jest z nami w relacji, jest drogą do doświadczenia Boga, drogą dojrzalszą od samej litery przepisu. Święta, siostry i bracia, są czasem, gdy możemy skupić się na doświadczaniu Bożej obecności, kiedy mamy nieco czasu i przestrzeni i wytchnienia od codziennej gonitwy. Wykorzystajmy ten czas. Potrzebujemy go, szczególnie teraz, pod koniec kolejnego trudnego roku pandemii, wobec mroku nienawiści, który gęstnieje wokół nas, wobec gorzkiej świadomości rozdźwięku pomiędzy zostawianiem pustego miejsca przy stole i rzeczywistym traktowaniem wędrowców, którzy nie mają dachu nad głową. Wykorzystajmy ten czas, aby doświadczyć tego, że Bóg wkroczył w świat w Chrystusie jako miłość. I niech siła wypływająca z Jego obecności towarzyszy nam przez kolejne dni życia. Wielu Bożych błogosławieństw na święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok. Zostańcie z Bogiem.